Sally Czarodziejka. Dar życia. Jak wyglądam? Sama zobacz. Czuję się, jakbym była dorosła. Bo jesteś. Naprawdę? Oczywiście. Po ceremonii będziesz mogła nareszcie uczyć się czarów dorosłych. Nie wiedziałam, że to ceremonia na moją cześć. Tata powiedział, że chce ze mną porozmawiać. Nie chce być dorosła. Nie staniesz się dorosłą tak naprawdę. Ludzie na Ziemi idą do szkoły średniej po skończeniu podstawowej. To prawda. Właśnie. A ty w Krainie Czarów uczestniczysz w ceremonii. Dzieci na Ziemi dostają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, żeby móc pójść do szkoły średniej. A u nas ceremonia umożliwia wejście w świat dorosłych. Tak, dokładnie. Sally, chodź, zaczynamy. Ceremonię rozpocznie wymiana ksiąg. A teraz chrzest. Ceremonia zakończona. Vivat Sally, niech żyją król i królowa. Najlepsze życzenia, Sally. Dziękuję. Mamo, nie wiem dlaczego, ale nie czuję się dobrze. Nie martw się, to normalna reakcja na chrzest. Ale uważaj, bo przez jakiś czas nie będziesz mogła czarować. Naprawdę, mamo? Tak, to nic strasznego. Wkrótce przekonasz się, że masz większą moc. Dobrze, jestem szczęśliwa. Yoshiko pojechała na ryby z rodziną. Ciekawe, jak się bawi. Znakomicie, następna rybka. Co, znowu? My nic nie złapaliśmy. Spójrzcie, jaka duża. Niesłychane. Ty złapałeś 10, a my żadnej. Jak to robisz? To kwestia praktyki. Przecież robimy to, co ty. Jeśli wam się coś nie podoba, powiedzcie to rybom. A teraz? Co chcesz zrobić? Złapać wielką rybę. Podobno tutaj są ryby wielkości człowieka. Nic nie złapałeś? To nie takie proste, trzeba być cierpliwym. To zbyt długo trwa. Gadasz głupstwa. Poddaję się. Zjem kawałek ryżowego tortu. Co robisz? Pijesz morską wodę? Jest dobra? Zamiast gadać głupoty, pomóżcie mi. Musi być ogromna. Dobrze. Jesteśmy odważnymi łowcami. Jeszcze trochę, już ją mamy. Użyj kołowrotka, tato. Rekin, wspaniale, tato. Uważajcie, odsuńcie się. Szybko, doktorze.
Bardzo mnie boli. Bądź grzeczny. To coś poważnego? Rana jest głęboka i traci dużo krwi. Tylko w jeden sposób można go uratować. Jaki? Dzięki transfuzji. Oddam krew, doktorze. Ja też. I ja. Nie możecie. Oni są dziećmi, ale ja mogę. Oczywiście, ale muszę sprawdzić grupę krwi. Yoshiko, wyjdzie z tego, prawda? To zależy od tego, czy tata ma taką samą grupę krwi. No i jak? W porządku? Niestety nie. Nie rozumiesz, że on umiera? Rób coś, nie stój tak. Dokąd idziesz? Sprawdzić moją grupę krwi. Nie ma potrzeby. Doktor natychmiast zadzwoni do banku krwi. Potrzebuję krwi grupy 0 RH-. Dziecko umiera. Szybko. Pamiętaj, dostarcz to jak najszybciej. Nie martw się, szybko dotrę do Zielonej Wyspy. Cześć. Cześć, życzę szczęścia. Ale nudy. Zobaczy, co robią Kabu i Polon. Dlaczego nie bawisz się ze mną, Kabu? Jesteś okrutny. Już idę. Cześć, jest Sally? Nie ma jej. Dokąd poszła? Nie wiem. A dlaczego pytasz? Musimy ją znaleźć. To straszne, Kanta umiera. Nie, to prawda. Muszę tam się dostać. Kochanie, Sally nie ma. Co? Nie wiesz, dokąd poszła? Nie. Chyba nie przeniosła się na Ziemię. A mnie się wydaje, że tak. Czy wiesz, jakie jej grozi niebezpieczeństwo? Zapomniałaś, że została ochrzczona? Nie zapomniałam. Nie wiedziała, że na jakiś czas straci czarodziejską moc. Powiedziałam jej podczas ceremonii. Coś podobnego. A mimo to poszła. Musimy pilnować, żeby nic złego jej się nie stało. Zrobili już transfuzję? Postanowisz coś? Czy poczekasz, aż Kanta umrze? Co mogę zrobić? Nie wiem. Na razie mogłabyś zobaczyć, jak się czuję. Jak się tam dostać? Nie rozumiem, jesteś czarownicą. Dla ciebie to nie problem polecieć. Po chrzcie mogę w każdej chwili stracić czarodziejską moc. Idziesz czy nie? Nie sądziłem, że jesteś egoistką. Kabu, przestań. Nie rozumiesz, że brat twojej przyjaciółki umiera? Nie gadaj głupstw. Oczywiście, że rozumiem. Zrobisz coś wreszcie? Dobrze, polecisz ze mną. Jak chcesz, ale dlaczego? Nieważne. Pośpieszmy się. Mogę polecieć z wami? Nie zostawimy cię samej. Leć z nami. Hurra! Sally, gdzie jest Zielona Wyspa? To na pewno jedna z nich. Oto i ona. Boli mnie. To on poznaje. Pomocy! Bardzo mnie boli. Doktorze, spokojnie, zaraz dostarczą krew. Dlaczego się spóźniają? Mieli dostarczyć za 2 godziny, a minęły 4. Muszę zadzwonić. Co się stało? Krwi jeszcze nie ma. Wiem, że wysłaliście helikopterem. Proszę, mój syn umiera. Co się stało z helikopterem? Zabłądził. Albo miał wypadek. Kabu, chodźmy szybko. Dokąd? Poszukać helikoptera. Musimy go znaleźć i dostarczyć krew za wszelką cenę. Dobrze. Nie martw się, Kanta. Uratujemy cię.
Ile tu wysp? Rzeczywiście dużo. Musimy każdą sprawdzić. Co takiego? Każdą? Poczekaj, Sally, nie leć tak szybko. Uciekajcie, zostawcie mnie. Przestańcie. Uciekajcie. Nieźle. Kabu! Pomocy, Sally! Tu jestem. Proszę, zdejmij mnie stąd. Dość tego, zejdź. To nie pora na zabawę. Ja się nie bawię. Proszę, pomóż mi. Nie mam czasu, sam zejdź. Jak to zrobię? Skąd ten dym? Może z helikoptera? Muszę się pośpieszyć. Sally, poczekaj, nie zostawiaj mnie. Nie mogłaś inaczej mnie stamtąd zdjąć? Co za katastrofa. To helikopter. Może ten, który wiózł krew. Niestety tak, jestem pewna. To pilot. Jak się pan czuje? Krew. Szybko. Proszę się nie martwić. Ja ją dostarczę chłopcu. Dobrze, byle szybko. Kabu, o co chodzi? Pilot jest ciężko ranny. Wezwij pomoc. Dobrze. Nie martw się o mnie. Dostarcz szybko tę krew. Dobrze. Sally. Nadchodzi pomoc. Dziękuję, byłeś wspaniały. Lecę. Proszę się nie martwić. Krew dotrze na miejsce tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję i życzę szczęścia. Tata, nie możesz lecieć, Sally. Nie rozumiem. Niedługo stracisz czarodziejską moc. Twoja mama uprzedziła cię o tym. Tak, ale jeszcze jej nie straciłam. To prawda. Tato, proszę, pozwól mi. Brat Yoshiko umrze, jeśli nie dostarczę krwi. Wiem, ale mimo wszystko nie pozwalam. Sama umrzesz, jeśli mnie nie posłuchasz. Więc nie obchodzi cię, że brat Yoshiko umrze? To nieprawda. Ale podczas podróży możesz stracić moc. Nie martw się, tato. Na pewno dotrę na wyspę, zanim to się stanie. Chcesz zaryzykować? Tak, muszę się tam dostać. Nie pozwolę, żeby umarł. Właśnie. Zgoda. Przykro mi, tato. Muszę to zrobić. Szybciej, Kabu. Lećmy. Nie, Kabu, ty nie. Dlaczego? Musisz sobie poradzić sama. Dobrze. Nie martw się, nic mi się nie stanie. Martwię się. Pozna granice swoich możliwości. Wracaj, miotło. Dochodzi do siebie.
Niedługo lepiej się poczuję. To Zielona Wyspa, prawda? Nie, to Okima. Połóż się, musisz wypocząć. Ojej, zgubiłam walizkę. Tego szukasz? O tak, dziękuję. Jesteście bardzo mili, ale muszę odejść. Nie możesz, może jest wzburzone, musisz zostać na noc. Ale ja... Przykro mi, uspokój się i wypoczywaj. Nie mogę. Kanta czeka. Co zrobimy? Wezwę lekarza. Mitsukiki, szybko, obudź się. Co się stało? Musiałam wziąć łódkę, ale zwrócę ją wkrótce. Dziękuję za wszystko. Ale burza. Czy nie możemy jej pomóc? Niestety nie. Co jej strzeliło do głowy, żeby wypływać w taką pogodę? Nie może umrzeć. Obudź się, Sally. Kabu, król i królowa pozwolili mi pomóc. Namęczyłem się, żeby cię odnaleźć. Dziękuję. Nie mam siły iść. Kabu, zanieś to Yoshiko. Nie mów głupstw, odzyskałaś magiczną moc. Jesteś pewien? Oczywiście. Pośpieszmy się. Chodź. Yoshiko, oto krew dla Kanty. Pokaż. To krew z banku. Zrobię transfuzję. Yoshiko, ratunku. Kanta, ratunku, Rekin. Kanta, musisz wyzdrowieć. Doktorze, nie umrze, prawda? Nie mogę tego obiecać. Gdyby krew dotarła wcześniej. Kanta, nie umieraj. To twoja wina, tato. Gdybyś nie łowił wielkich ryb.
Nie umieraj, Kanta. Dlaczego zdarzają się tak straszne rzeczy? Bogini życia. Zwróć mu życie, niech nie umiera. Pomóż Kancie. Kanta, udało ci się. Kanta, jesteśmy tu. To naprawdę cud. Sally! Kanta żyje, czuje się dobrze. Czy to nie cudowne? Tak, to fantastyczne. Zasługujesz na to, żeby zostać królową krainy czarów. Kabu ma rację. Dobry mag i dobra czarownica nigdy się nie poddają, nawet pozbawieni magicznych mocy. Sally zachowała się wspaniale, przypomina swojego ojca. Nie sądzisz, że się przechwalasz? Dziękuję, kochani rodzice, ale chcę być lepsza od was. Będę walczyć, nigdy się nie poddając. Wersja polska, Studio Publishing.